Mario Cieślik był pierwszym zakontraktowanym graczem na nowy sezon, a całe swoje życie spędził w Niemczech, za naszą zachodnią granicę. Cześć Mario, powiedz, dlaczego opuściłeś Niemcy? No, bo kontakt był przez reprezentację do klubu. Myślę, że to był dobry krok. No, w Niemczech nie było tak lekko opuścić rodzinę, brata i wszystkie koledzy, ale myślę, że to był bardzo dobry krok. Miałeś jakieś jeszcze inne oferty? Były jeszcze propozycje do Pogoni Szczecin iść na testy i do Górnika Zabrze, ale tu byłem pierwszy i pan trener zaraz mi pokazał, że mnie chce, ufał mi. Myślałem, że to był dobry krok, zaraz się tutaj zdecydować. No właśnie, trochę dziwne, że trafiłeś na testy już w trakcie rundy wiosennej. No tak, ale pokazałem się z dobrej strony. Trener powiedział, że mu się bardzo podobałem i po tych testach zaraz chciał, żeby byłem tutaj przez te dwa miesiące i opuściłem klub w Nurmberdze i przyjechałem tutaj, żeby już poznać klub, taktykę klubu, no i żeby już poznać też kolegów z drużyny. Grywałeś w juniorskich reprezentacjach Polski, masz jeszcze kontakt właśnie z selekcjonerami? No tak, jest kontakt przez menadżera, menadżer tam wszystko kieruje i słyszałem też od niego, że do U20 też są kontakty teraz do trenera, ale dopiero za dwa miesiące chyba. Ale teraz dopiero jest Bytowia. Myślę, że to jest najważniejsze teraz w tym momencie. Chcę się przygotować jak najlepiej do tego sezonu. No i żeby pomóc drużynie. No właśnie, jak podoba Ci się Bytów? No jest inaczej, bo pochodzę z większego miasta, ale dobrze tu jest, że mogę się skupić na piłce, jest wszystko przygotowane, jest sztab bardzo dobry, drużyna dobra. Myślę, że się idzie skupić na piłce i dobrze popracować. Właśnie, cały czas byłeś w Niemczech, jest duża różnica między tym, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, a tutaj? Jest inaczej, bo teraz gram w seniorach. To znaczy, że dużo więcej siły jest inaczej. Dużo więcej jest fizycznie grania, ale to trochę czasu będę potrzebował, bo jest bardzo, bardzo wielkie przedstawienie dla mnie, ale bardzo mi się to podoba. Bardzo. Zdążyłeś się poznać z Chrisem Jastrzębskim. Czy wasze kariery nie są podobne? No, słyszałem to czasami, ale myślę, że mam nadzieję, że będę miał tu lepszy koniec niż on, bo miał trochę problemu na końcu, ale tak, słyszałem tak, ale myślę, że każdy ma swoją drogę i każdy pracuje nad sobą. Właśnie, to jeszcze na koniec powiedz, na co liczysz dla siebie w nowym sezonie? No, chcę powalczyć o pierwszą jedenastkę. Wiem, że jest dobra konkurencja, bardzo dobra, ale mam umiejętności, żeby zagrać, myślę, chcę drużynie pomóc. No i mamy wielkie cele w tym sezonie, tak jak trener powiedział. I no, popracować. Kontynuuję cały czas, od dnia do dnia, lepiej i no, być dobrym piłkarzem.